Hello, hello, hello. Po długiej przerwie jestem. Też tęskniłam. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie wiadomości, jakie otrzymałam z takim zapytaniami, z niepokojem, czy będę, czy wrócę. Wracam. Słuchajcie, było strasznie gorąco, zresztą cały czas jest gorąco, dlatego jeżeli słyszycie w tle wiatrak, to bardzo Was przepraszam. Włączę jakąś fajną muzyczkę w tło, żeby nie było go słychać, ale jest potwornie gorąco, już mam wszystko pozasłaniane, zacienione i czekamy na przeżycie. Byłam na urlopie, ale dobra, słuchajcie, po prostu będę się malować, będę dzisiaj wykorzystywać wszystko, co kupiłam w tak zwanym międzyczasie, co leżało, już u mnie leżało i cały czas nie było wykorzystywane, bo właśnie nie było filmów. Nie są to żadne jakieś wielkie nowości. Przede wszystkim chciałabym Wam pokazać tą paletę Noir od Loraka z takimi dosyć ciemnymi i dosyć neutralno-chłodnymi odcieniami. Ale ten dzisiejszy makijaż nie wykorzysta tej palety, bo ja sobie chcę się pomalować po prostu zupełnie tak basicowo, ale z naciskiem na usta, bo usta mają być czerwone i to jest ta nowość od Maybelline. Super Stay Vinyl Ink, jako kupiłam w kolorze 50 Wicked. Trochę ciemna, ale okej, okay, no zobaczymy, jak się będzie sprawować. Kiedyś kupiłam jakiś Perfect Brow z Belle. Kupiłam z tej kolekcji Daisy róż do policzki. O, sorry. Z Belle również taki mokry rozświetlacz. Róż klasyczny i bronzer, więc no, będę się malować i będę gadać, chociaż cholera jasna, ja nie umiem się malować i gadać. Ale zanim się tutaj zabierzemy za malowanie, spsikam twarz hydrolatem. Kupiłam go wczoraj, słuchajcie, w Leclerc'u. Nie wiem, czy są w ogóle Leclerc'i w Polsce poza Szczecinem. Myślę, że są, ale jeżeli są, to jest dziwny sklep. Przyznam, nie za bardzo go lubię, brudno, brzydko i tak jakby trochę z minionej epoki. Ale czasami mają takie rzeczy, których po prostu już nigdzie nie kupimy, bo no Lidl ma swoją markę, Biedronka to samo. Niestety jest ta, jakby to powiedzieć, globalizacja w każdym zakresie tematycznym. Natomiast, dobra, wracając do tematu. To jest jakaś firma Beauty Marrakesh, Natural Cosmetics. I oni mieli właśnie tam na szpulce bardzo dużo różnych hydrolatów. Ja sobie wybrałam hydrolat cytrynowy do cery zmęczonej, dojrzałej i wrażliwej. Wiecie, że ja kocham hydrolaty. Ale ostatnio nie mogę trafić hydrolatem, który by mi pasował zapachowo. Najczęściej to jest lawenda, rumianek, nie wiem, jakieś, ale one mi tak wkurzają, nie? A ten mnie nie wkurza, ten pięknie pachnie. Troszeczkę podejrzewam, rozjaśniam, no bo ma tam w sobie naturalny kwas. Bardzo delikatny, to jest cytrusowy kwas, cytrusowy sok. Bardzo dobry skład, polecam. Nie jest może tani, bo kosztuje 14 zł za 125 ml, ale świetna. Wybór był bardzo duży, także myślę, że to znajdziecie. No tak, standardowo, jak zaczynam nagrywać, to mój piesek się odzywa. Ale pomijmy to. A na twarz położę sobie, słuchajcie, ten krem Light z Velvet, bo wiecie, że jestem maniaczką kremu tego pełnego, tłustego. Ale on jest cudowny, ale ma jedną wadę. Bardzo ciężko się rozsmarowuje. Naprawdę, jest taki, no taki za bardzo bogaty, więc ja go często rozluźniam jakimiś olejkami albo hydrolatami, czymkolwiek. A ten po prostu jest jakby wersją lżejszą o tym samym zapachu, więc nie traci się tego, co najprzyjemniejsze, dla mnie przynajmniej. Właśnie tego zapachu, nie wiem jak to nazwać, cytrusowego. Ja chyba po prostu lubię takie zapachy. Uwielbiam ten krem. Jest bardzo lekki, znaczy bardzo lekki, dobra, inaczej. Dla mnie bardzo lekki, ale do cery tłustej myślę, że dalej jest bardzo ciężki, więc. Tutaj bym sobie uważała i dobrała go tak według swojego gustu. Niech to mi się wchłonie. No i tak jak będzie się wchłaniało, bo jeszcze chcę położyć filtr na twarz, to Wam poopowiadam, co się u mnie działo. No więc nawet nie wiem, kiedy nagrywałam ostatni film. Dosyć dawno. Byliśmy na urlopie, takim troszeczkę wymuszonym w Livigno, w Włoszech, ponieważ
kiedy to było w lutym, kiedy chcieliśmy jechać, mieliśmy opłacony cały wyjazd. Okazało się, że Włosi nie zmienili przepisów, tak jak cała Unia, że od 1 lutego już było tam takie odpuszczenie pewnych spraw. Oni się upierali, że musi być szczepienie dla dzieci powyżej 12 roku życia. Trzecie szczepienie albo jeżeli nie minęło 6 miesięcy od ostatniego. Więc u nas był problem, nie dało się tego zrealizować. Natomiast naprawdę jestem pod wrażeniem tej pani, która nas gościła, właścicielki tego pensjonatu. Ona nam poszła na rękę i przeniosła ten termin na lipiec. W ogóle nie odciągając sobie żadnego, jakby wiecie, procentu z tego, że traci na tym i tak dalej. Naprawdę świetna osoba, zresztą jak będziecie zainteresowani, ja Wam zostawię link na dole do tego apartamentu. Super apartament, który pomieści spokojnie 7 osób. W bardzo fajnym miejscu, blisko wyciągu na karoselo, także i blisko przystanku Skibusa. Bardzo, bardzo fajne miejsce, polecam. I ona nam przyniosła właśnie ten termin na lipiec, no także byliśmy trochę zmuszeni jechać w lipcu. Ja byłam w Lwowie kilka razy zimą, nigdy nie byłam latem, więc to było bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie. I powiem Wam, było cudnie, cudnie. Ja nie wiem, czy wstawię tutaj jakieś przebitki, czy po prostu skleję jakiś krótki film z tego wyjazdu, ale tak jak się nachodziliśmy po górach, tak jak poprzełamywałam swoje lęki, stresy i tak dalej, to w ogóle, ale... Najważniejsze, co przywiozłam z tego wyjazdu, uśmiejecie się, to jest drink Hugo. Nie wiem, czy znacie Hugo. Ja powiem, przyznam się szczerze, gdzieś tam mi się o uszy obijało, ale jakoś nigdy tego nie piłam, zawsze wybierałam szpryc Aperola. Ale w tej chwili to chyba Hugo wygrał. Ja Wam tutaj wstawię zdjęcie tego drinka i wstawię Wam mniej więcej proporcje, jak to się robi. Kluczem do sukcesu jest zakup syropu z kwiatu czarnego bzu. Wiem, że dziwnie to brzmi, ale uwierzcie mi, to jest niesamowity smak. Prosecco, syrop z czarnego bzu, lód, dużo mięty, limonka, trochę wody. Cudne, na ożywienie, na lato, perfekcyjne. Powiedziałabym, że w tej chwili wyparł szpryc Aperola, a myślałam, że to się nigdy nie wydarzy. Więc wiecie, tak to było. Cały dzień było chodzenie, a potem była nagroda w postaci Hugo. Więc taki był nasz, no, połowa lipca. No a potem upały, przed wyjazdem upały, teraz upały. No ciężko jest się zebrać, żeby nagrywać, więc bardzo Was przepraszam, wybaczcie mi, bo już chyba się wchłonęły te moje pielęgnacje, ale dobra, zaczniemy od oczu. No więc dlatego też tak nie pokazywałam się w ogóle, jakoś nie miałam weny. Cały czas też gdzieś tam w sobie, jakby to powiedzieć, muszę się Wam przyznać, nie chcę mi się malować, a co za tym idzie, nie mam takiego parcia, już nie chcę kupować kolejnych tysiąca rzeczy. No oczywiście podkłady to tak, no bo to polskie podkłady nie są drogie, ale jakieś palety za setki złotych, które u mnie leżą. Ja i tak się maluję zawsze tymi samymi kosmetykami, więc oczywiście będę robiła zakupy, jak coś mi tak naprawdę wpadnie w oko, ale to już nie będzie tak jak kiedyś, że każda nowość będzie... Przesunę się trochę bliżej do Was. Że każda nowość będzie okupiona nowym zakupem. Nie, szkoda jest mi pieniędzy, naprawdę. Natomiast przyznam Wam się do tego, że chcę założyć nowy kanał. Znaczy ja już to wiem, że to zrobię, tylko zwracam się do Was z prośbą. I to jest jakby no taka prośba do moich widzów. Bardzo Was proszę, wymyślcie mi nazwę kanału związanego z roślinami. Cały czas nie umiem wymyślić czegokolwiek. Cokolwiek, ja będę na tym kanale, oczywiście te filmy też się będą tutaj na początku pojawiać, bo zależy mi na tym, żeby ten kanał ten z roślinami się rozwijał, ale chcę, żeby to był taki kanał, wiecie, ja pokazuję swoje kwiaty, mówię o swoich doświadczeniach, nie jestem specjalistą, ale coś tam już wiem na temat tych kwiatów, więc jeżeli Was takie coś w ogóle interesuje, to bardzo Was też będę prosiła o pomoc i subskrypcję tego drugiego kanału. Natomiast w tym momencie bardzo Was proszę, napiszcie mi pod filmem, jaką nazwę byście... No wymyślcie mi jakąś nazwę. Ja po prostu kompletnie nie mam pomysłu. No nie mam pomysłu. Gdzieś tam się jakieś pomysły kręcą po głowie, ale nic tak konkretnego, więc no, wiecie, co dwie głowy to nie jedna, więc jeżeli możecie... Poczekajcie, wezmę tylko lustro. Tak rzadko się maluję, że gdzieś na moje lustro się zagubiło. No ale taka jest prawda, maluje się naprawdę basicowo do pracy.
Jest tak gorąco, że nawet nie mam w ogóle jakiegoś wyczutu sumienia. Na oczy klasycznie, już chyba od dawna, Multitasker z Rimmela. Korektor w kolorze 20. On jest jasny, więc bardzo jasny, więc on idealnie się nadaje jako baza. To też, słuchajcie, zawsze tą bazę nakładam bardzo cienko. Nie obciążam tej powieki, bo wiecie, ja mam powiekę bardzo dojrzałą. Mocno pomarszczoną. Tej skóry jest nadmiar, więc gdybym ja sobie teraz nawaliła taką dawkę, jak wszystkie te osoby, które mają po 20 lat, no to byłby dramat. Ja nie mam też powieki mokrej, w sensie mi się powieka nie poci, więc taka baza w postaci tego korektora jest jak najbardziej fajna i wystarczająca, jak się chce pomalować już na taki dłuższy, mocniejszy, nie wiem, w jakieś wyjście, coś takiego mocniejszego, albo mam koleżankę, która ma powiekę bardziej mokrą, to uważam, że najlepszą, o nie, to nie jest to, ale to gdzieś tam mam, najlepszą bazą jest Inglot, baza do makijażu, nawet pomieszana z korektorem, jest świetna. No i co ja mówiłam, aha, no właśnie ten kanał i te moje rośliny. Ale na razie wróćmy jeszcze do tematu tej palety. To jest moja druga paleta. Jak pamiętacie, kiedyś kupiłam tą Soleil. I ta Soleil się prezentuje w ten sposób. I ona ma ewidentnie ciepłe, dosyć jasne odcienie. Jest troszeczkę inaczej skomponowana. Ma 9 matów i 9 błyszczących, tak jak było dziennie. Natomiast ta Noir jest tak pomieszana troszeczkę. I ma takie dosyć ciemne, czyli to jest taki faktycznie taka paleta bardziej do smoky eye i tak dalej. Według mnie ma, czekaj, w momencie policzę, raz, dwa, trzy, nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, aha, dobrze. Ona jest w taki sposób skonstruowana, że na górze ma maty i tych matów ma 6, czyli ma troszeczkę mniej matów niż tamta paleta i ma 12 cieni błyszczących, w różnym wykończeniu, metalicznym, perłowym i takim, powiedzmy, bardziej, ale one są i tak, wszystkie te cienie, zobaczcie, bardziej takie metaliczne. Są bardzo mocno zmielone, więc do powiek wymagających taka struktura cienia jest najlepsza. Tu jest taki jeden cień, taki trochę coś w typie. Zobaczcie, on jest taki troszeczkę jak taki multichrom, taki bardziej grubie zmielone, takie drobinki, też bardzo ładne, ale... Aha, karta mi się kończy, moment, muszę zmienić kartę. Nie wiem, słuchajcie, co z tą kartą jest, czy ona będzie działać, czy nie. Zobaczymy, także jak coś... Przepraszam Was, jak się nagle wyłączę. Ale na razie nagrywa, dobra, wracając do tej palety. Ja ją już używałam dosyć długo i wiecie co? I wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale coś jest z tymi cieniami takiego, że porównując je z tymi cieniami z Loraka, które miałam kiedyś, aż takich nie lubię. One, mam wrażenie, są troszeczkę bardziej suche i mam takie poczucie, że one mi się tak na oku nie trzymają. Nie wiem, o co chodzi. Może to jest tylko moje wrażenie, albo może ja tak bardzo chcę wierzyć, że one są takie super, więc wmawiam sobie, że są super. To znaczy, one nie są złe, żeby była jasność. Ale to nie jest to, to nie jest ta przyjemność, którą miałam w malowaniu się cieniami tej poprzedniej mojej palety, tej, którą miałam, te takie dwie wielkie palety Loraka. Lorak Pro, takie, jedną mam niebieską, drugą mam bordową i one są, tamte cienie są po prostu boskie, a te, nie wiem o co chodzi, nie darzę ich aż taką miłością, chociaż uważam, że wciąż są świetne, zresztą tą paletę kupiłam za świetne pieniądze w Douglasie za 120 zł, więc wow, super, super cena za takie cienie, bo one są, rozumcie mnie dobrze, to są wciąż świetne cienie. Telefon zadzwonił i mnie wybił jak zwykle. No ale wracając, chyba tak mi się wydaje, że o tym mówiłam, że ogólnie jest to bardzo dobra paleta, ale porównując ją z tą moją poprzednią, to mam wrażenie, że jest troszeczkę gorsza, ale może to jest moje odczucie, muszę zobaczyć film odmarzony, bo właśnie chciałam... Ja w ogóle muszę zrobić film na temat ostatnio oglądanych moich jakby takich ulubionych kanałów na YouTubie,
Ale zanim to nakręcę, to chciałabym powiedzieć, że jest taka fajna dziewczyna na YouTubie, zresztą była moją widzką. Znaczy inaczej, zaczynała, no, po prostu poznałyśmy się przez jakby YouTube. Bardzo ją namawiałam do założenia kanału i założyła ten kanał. Nadal będziecie mieć nazwę. I Marzenka właśnie nakręca filmy dużo częściej niż ja. Jest bardziej systematyczna, bardzo dobrze, cieszę się. No i ona testowała tą paletę. Ja muszę zobaczyć właśnie, co ona tam powiedziała, bo ciekawa jestem jej opinii. Ogólnie tak jak wam powiedziałam, bardzo ją lubię, basicowe takie cienie. Jeżeli ktoś lubi takie, wiecie, za przeproszeniem, oczojebne błyski, to tu nie będą, ale są takie błyski do normalnego, codziennego życia. Natomiast ta paleta jest dość ciemna, więc jeżeli szukacie taką jasną, dzienną paletę, to może być troszeczkę za ciemna, ale no te cienie są dobre. Tylko tak jak bym powiedziała, mam wrażenie, że ta moja paleta poprzednia, te dwie palety poprzednie, które używałam, były ciut lepsze. No i jakby wracając jeszcze, nie wiem do czego, pomaluję sobie szybko oko tymi cieniami, basicowo i zaraz do was wrócę. Okej, oczy mam tak wstępnie zrobione, troszeczkę się te cienie osypują, ale naprawdę minimalnie. Jedno co wam polecam, jeżeli już, to naprawdę zdecydujcie się na obie palety, bo one się fajnie uzupełniają. To robimy teraz brwi. Do brwi użyję tego mazaka. Powiem szczerze, nie wiem, chyba się 100 lat nie malowałam takimi akcesoriami. Ostatnio po prostu tylko kredka i koniec. A, wiem co jeszcze mam, zapomniałam. Słuchajcie, mam jeszcze laminator żel z Gosha. Kupiłam go, bo szukałam tego z Hana, ale oczywiście nigdzie go nie mogłam znaleźć. Być może już teraz jest, muszę się przejść. Jak go kupię, to może zrobię wam porównanie. Pani z Hebe powiedziała mi, że ten Gosha jest świetny, tak samo bardzo dobry, nie wiem. I już wam mogę powiedzieć, że się nie polubiliśmy, w sensie, co wam powiem dlaczego. Aha, to jest taki mazak, czekajcie, tylko ostrość złapiemy, który ma takie potrójne, widzicie? No, zobaczymy. Kolor wydaje się bardzo fajny. To jest kolor blond. Więc ja biorę sobie lustro. Czy sadełko. Oj, boję się, że mi to nie wyjdzie. No ale dobra. Jeszcze się przybliżę chyba troszkę. Może powinnam zalaminować to od razu. No nie wiem. Dobra, bierzemy ten mazak. Ja się kompletnie tym nie umiem posługiwać. Więc mi wybaczcie, bo to nie jest jakoś profesjonalnie zrobione. Kolor no ok, powiem szczerze, nie najgorszy. Ja mam problem zawsze z tymi mazakami, bo one często są za ciemne albo za rude. A tutaj macie naprawdę fajny kolor blond. Tylko, że ja nie bardzo wiem, jak mam to robić. Czyli widzicie, że moja twarz jest czerwona, to ona jest czerwona, bo wcierałam sobie te cienie i nasmarowałam się jeszcze raz kremem. Dobra, to podrobię po prostu tak, jak robię to kredką. Przez to, że nie jest za ciemny ten kolor, to fajnie się... Znaczy fajnie, lepiej się tym pracuje, bo jakby wybacza więcej. I ta brew mi wyszła fajniej. Teraz wrócimy do tej. Dobra, na razie to tak zostawię. Teraz biorę ten laminator. Słuchajcie, ten laminator wygląda w ten sposób. Natomiast on ma coś takiego. Oj, właśnie, poczekajcie. Ja to odkręcę. Kurde, dobra. Kiedy go kupiłam, chyba dopiero za trzecim razem, zobaczyłam, że on ma
funkcję jeszcze jedną. To jest, widzicie, taki bardzo jakby biały, wygląda jak odżywka, pachnie jak klej. A zobaczcie, co on ma tutaj. Ma taką szczoteczkę do wyczesywania, więc zobaczyłam to dopiero za trzecim razem, więc jestem hello, jestem świetna. Dobra, biorę ten laminator. Dlaczego ja go tak za bardzo nie lubię? Bo on jest trudniejszy dla mnie do użytku niż żel. I faktycznie bardzo mocno te brwi utrwalam, ale tak mocno, że potem nawet jak zmyję się, to zostaje taka guma na tych brwiach. Taki właśnie guma arabska, się śmieję. No bo tak pachnie tak klej, jak guma arabska. I trudno jest to zmyć. Więc myślę, że to jest kwestia też sprawy. Ja po prostu nie mam czasu się w tym bawić. Ale jak ktoś ma czas i chce mieć takie naprawdę instagramowe brwi, to myślę, że to jest ok. Nie pamiętam, ile ja za to zapłaciłam, ale na pewno był droższy niż ten Shein. Bardzo chętnie kupię ten Shein, żeby chociażby porównać dla Was to. I teraz sobie wezmę jeszcze raz ten mazak. Spróbuję sobie tutaj dorysować włoski. Dla mnie one nie muszą być idealne, bo ja, wiecie, brwi też nie są idealne. Ale powiem Wam, że nawet mi się to podoba, jak to wyszło. Ten kolor jest bardzo ładny tego mazaka. To jest kolor blond, więc no, jak ktoś jest blondynką i szukał mazaka, to naprawdę można go używać, wiecie, nie tak tym, tą częścią taką w ten sposób, tak? Tylko można sobie tak go używać, żeby cieniutko jakby robić sobie takie pojedyncze włosy. No, jest to naprawdę niezłe. Ale na pewno muszę się wprawić w pracę tym akcesorium. Ale na pewno te brwi, które wychodzą, są takie fajne, lekkie. Dobra, można się tak bawić, aż przesadzę. Okej, dosyć mocno te brwi wyszły. No ale dobra, i tak miał być lekki makijaż, a wyjdzie jak zawsze. No to jak już mam taki mocniejszy makijaż, to może coś takiego bardziej kryjącego sobie nałożę. I chyba bardziej kryjący był ten ten podkład z Veolia Botanicals. Troszeczkę może być dla mnie jasny, muszę sprawdzić właśnie jak on ma. Aha, jeszcze rzęsy, ale to do rzęs najwyżej wrócę. Nie, dobra, to może rzęsy. Słuchajcie, do malowania rzęs kupiłam sobie nowy tusz do rzęs Eveline Cosmetics. Sexy Eyes. Tak wygląda. Ma taką silikonową szczoteczkę. Już go kilka razy używałam, więc nie jest nowy. Nie jest zły, ale wciąż Varieté jest moim ukochanym. Varieté jest moim ukochanym, ale niestety on ma bardzo jedną taką mocną wadę. Szybko się bardzo kończy, więc u mnie te tusze po prostu idą hurtowo. Co prawda to nie są drogie tusze, szczególnie jak się kupi. No dobra, wiecie co, miałam straszny problem, bo nie mogłam karty znaleźć, karta mi się skończyła, nie wiem w którym miejscu, bardzo Was przepraszam, że to będzie ewentualnie rwane, bo nie wiem kiedy ona się skończyła, czy się skończyła, ale nie mogłam znaleźć kolejnej karty i już myślałam, że nie dogram końcówki, dlatego już się pomalowałam korektorem z Glam Shopu plus podkładem z Veolia Botanica. Ale udało mi się, słuchajcie, znalazłam jakąś jeszcze jedną kartę, którą miałam w dronie i mam nadzieję, że ona wystarczy, bo ona chyba była pusta. Trochę się dzisiaj mocniej pomalowałam niż planowałam, więc też mam mocniejszą tapetę na twarzy. Wkurza mnie to, bo będzie mi gorąco, no ale dobra. Więc teraz pomalujemy sobie rzęsy, bo nie wiem na ile mi ta karta wystarczy, więc nie chcę już ryzykować. Tak jak Wam mówiłam, albo nie mówiłam, bo nie wiem co się nagrało, kupiłam sobie tusz właśnie z Eveline Cosmetics Sexy Eyes i się pomalujemy. Już się nim malowałam, więc to nie jest pierwszy mój makijaż nim. No i co, jest bardzo fajny. Bardzo fajny, oczywiście się musiałam pobrudzić. Oczywiście zaczęłam nagrywać, to pies zaczął szczekać. Czemu mnie to nie dziwi?
Jak widzicie, całkiem fajny to jest z pomalowaniem, bez pomalowania. Uważam, że świetnie. Bardzo fajna szczoteczka. Ma troszeczkę więcej tuszu w sobie niż ten z Varieté, bo on ma tutaj 8 ml, chyba ma więcej, zobaczymy. 8 ml, a Varieté ma. Nie, przepraszam. Varieté ma 10, a ten ma 8, ale ten Varieté się tak szybko kończy, że nie wiem. Ciekawa jestem, ile ten będzie. Natomiast na pewno wolę szczoteczkę z tamtego, ale i tak kocham silikonowe szczotki, więc jak najbardziej lubię ten produkt. Choć nie tak jak Varieté. Ale efekt daje bardzo, bardzo ładny. Oczywiście to sobie potem zeskrobię, na razie niech tak zostanie i wyschnie. Wiem, patrzycie na moje włosy. Włosy chcę sobie, słuchajcie, zagęścić i przedłużyć. Była u mnie narzeczona mojego kuzyna, byli u nas w odwiedzinach. I sobie popatrzyłam na jej włosy i mówię, kurczę, jakie masz piękne, gęste włosy. Widzicie, że ona miała je zagęszczone, przedłużone. Tak dobrze wyglądało, tak to było fajnie zrobione. Jak sobie przypomnę kiedyś te stare takie sposoby za przedłużania, zagęszczania, to był dramat. Natomiast pokazała mi stronę tej pani, która to robi w Łowiczu. Więc słuchajcie, będę jechała do Łowicza, ale to wykorzystam termin wesela, więc to jakoś tam połączę. I umówiłam się na konsultację, bo ona może nawet z takiej długości jak moja coś tam wykombinować. Niesamowite, wstawię do niej linka, zobaczcie sobie. VIP Hair się nazywa na Facebooku. Z jakich ona długości potrafi zrobić fajne? Nie wiem, czy się uda na moich włosach, bo mam najgorszy rodzaj włosa, czyli blond, rozjaśniany i cienki. I krótki. Więc liczę się z tym, że się nie uda. No ale zobaczymy. Bo jeżeli ich teraz nie przedłużę, to ja je obetnę, bo znalazłam swoje zdjęcia poprzednie. Nie mogę, nie mogę z tymi włosami. Ja i tak je cały czas mam spięte w kitkę, więc jest to trudne. Zapuszczanie jest trudne, szczególnie jak się naprawdę dobrze wyglądało w krótkich, bo ja obiektywnie na siebie spojrzę, no to muszę stwierdzić, że nawet mi się to podoba i wszyscy mi to mówią dookoła, więc to jest bardzo trudny proces, żeby się cały czas musieć jakby spierać z opinią innych, bo ja się uparłam po prostu na te włosy. Wiecie, jak to jest. Czasami się ludzie uprą na coś i nie przetłumaczysz, po prostu nie przetłumaczysz. Więc ja się uparłam, bo powiem myślałam sobie, że to jest ostatni moment na zapuszczenie, więc dam wam na pewno znać, opowiem wszystko. Już to sprzątam, mam nadzieję, że to już wyszło. Bardzo ładny jest ten tusz. Muszę powiedzieć, że teraz jak on już trochę dojrzał, to całkiem fajnie się nim maluje. Na dolną powiekę dam sobie, już nie chcę się brać tej palety, dam sobie ten Aloha Bronze Powder. I to jest taki puder brązujący, ale taki typowo letni. On ma bardzo, bo pięknie pachnie. Takie dosyć, bardzo, no dosyć ciepły odcień. Ja na przykład dla porównania wam wezmę ten brąz z Cocoa Powder. Ten taki z tej serii z cukierkami. I on miałam wrażenie, że miał troszeczkę inny, chociaż nie wiem. Ten był, no inny, widzicie? Ten jest chyba jaśniejszy, to jest ten nowy, jaśniejszy i taki, mam wrażenie, lekko cieplejszy. Przepięknie pachnie takim owocowym zapachem, nie kakaowym, tylko takim właśnie owocowym, coś takiego, nie wiem, wakacyjnego, coś bardzo wakacyjnego. Teraz zaczniemy brązowić twarz. Użyję do tego użytego pędzla, nie mam czystego, nie, mam czyste. Tylko czy to jest naturalne włosie, czy to jest naturalne włosie? Kiedyś kupiłam dwa i nie wiem, które jest naturalnym włosiem. Uwielbiam te pędzle, ale wydaje mi się, że to jest naturalne włosie, a to jest sztuczne. Ale tak czy inaczej są świetne, to też jest naturalne włosie. Polecam, mimo że nie polecam już AliExpress, to jednak te pędzle, jeżeli kupicie nie na AliExpress, tylko gdziekolwiek indziej, to są najlepsze do takiego właśnie nakładania brązowienia twarzy. Tak jak wam powiedziałam, ten bronzer jest. Kurde, miałam zrobić jeszcze ten, widzicie jaka ja jestem? Zaryzykujemy, już nie będę. Nałożę sobie jeszcze gąbeczką, spróbuję ten
nie korektor, tylko ten rozświetlacz. On jest, słuchajcie, w takim pojemniku. Ma bardzo fajny, wcale nie taki ciepły odcień, nie wiem, czy tu w ogóle coś widać. Tylko że jest minus tego produktu taki, że on dosyć mocno zastyga. I jak ktoś ma suchą skórę, tak jak ja, to potem mam wrażenie, że to tak, wiecie, nie fajnie wygląda. Ale ogólnie produkt nie pachnie, jest fajny. I do tego sobie dodamy, nie dodamy, myślałam, że dodam sobie ten róż, ale powiem wam szczerze, on jest bardzo słabiutki. On teoretycznie ma jakiś kolor. I nawet wydaje się, że ten kolor nie jest słaby. Ale ostatecznie na policzku prawie go nie widać. Nie wiem, czy zobaczycie. Nie patrzcie na moje włosy, zaraz z nimi zrobię porządek, bo też się nie mogę na nie patrzeć. Nie wiem, czy to coś widać. Wydaje mi się, że niewiele widać. Bardzo słabiutko pigmentowany produkt, co oczywiście nie jest do końca złe, jak jest słabo napigmentowany, ale ten jest wyjątkowo słabo napigmentowany. Szkoda niszczyć sobie podkład pod spodem, więc nie polecam, nie kupujcie tego, szkoda kasy, to lepiej już sobie pomadkę wziąć. O, taka jak ta też była w tym zestawie. Pomalować sobie tutaj trochę gąbeczką. To już chyba będzie lepsze niż ten róż, a macie przynajmniej dwa produkty w cenie jednego. Dobra, wracamy do brązu. Ten puder, poza tym, że pachnie, ma bardzo taki ocieplający kolor, więc jak ktoś szuka czegoś do konturowania, to nie, nie to. Ale na lato do opalonej skóry jak najbardziej. Zakończymy ten makijaż ustami, tą pomadką z Maybelline. Super Stay Vignetting i to jest bardzo ciekawy produkt. Generalnie jest bardzo drogie, to jest jedyny minus chyba tego. Ale jest... ma niesamowitą konsystencję, bo ona się nakłada i się błyszczy, ale się suszy i nie transferuje, więc jest niesamowicie przyjemna w noszeniu. Pachnie bardzo przyjemnie. Myślę, że nakłada się ją tak samo szybko, trzeba nakładać jak te standardowe pomadki z Maybelline. Mam takie dosyć zniszczone usta, ale dobra, spróbujemy. Ten czerwień jest podbity różem mocno. Więc to jest taka chłodna, ładna czerwień, która pięknie wybiela zęby. I ona już zastyga. Dość ryzykownie wyjechałam dosyć mocno poza kontur i czasami w tych takich bardzo rzadkich konsystencjach niestety wbijają mi się zmarchy, ale ta jest na tyle szybko zastygająca, że tego nie robi. Natomiast ma inny minus, że się błyszczy dosyć długo, więc jak się wyjedzie za obrys, to po prostu widać. No ale zrobiłam to odruchowo. Niech mi to zastygnie i zaraz do was wracam i do sobie zrobić po prostu do końca włosy i zabić tego psa. Słuchajcie, już po prostu dzisiejszy dzień to jest jedna wielka katastrofa. Nie powiem wam, ile nagrywam ten film, jestem cała mokra, już nie będę tego przeciągała. Zrobiłam sobie taką fryzurę, chyba mi jeszcze w takich włosach nie widzieliście dawno, czegoś takiego nie miałam na sobie. No i dobra, i zaczynamy podsumowanie. To podsumowanie będzie takie szybkie, bo to nie ma w ogóle o czym gadać. Tak jak wam powiedziałam, ten laminator jest świetny, tak myślę, jak ktoś wie jak go używać, ja jeszcze się uczę, więc dla mnie najmniejszym produktem jest żel do brwi, ale naprawdę trzyma mocno, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, polecam. Strasznie podobają mi się te brwi pomalowane tym mazakiem, wow, nie sądziłam, ja się oczywiście też muszę nauczyć to używać. Ale w tej chwili muszę powiedzieć, że nawet nie mam efektu bryżniewa. Przepraszam za mojego psa, ale to jest długa historia. Więc naprawdę nie spodziewałam się. Długo leżał ten mazak u mnie, bardzo długo. Ja go kupiłam w Biedronce, bo to jest ta seria chyba biedronkowa. Zresztą nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale tak, nie, to chyba Allergenic, czyli taka normalna sklepowa, znaczy drogeryjna.
Co my tu mamy? Tusz do rzęs. Jak zobaczycie, no bardzo mi się podoba ten tusz do rzęs. Bardzo ładnie wygląda, ale trochę potrzebował czasu, żeby dojrzeć, więc no dajcie mu czas. Pomadka do ust. Zobaczcie, ona jeszcze, jak tak dotykam, ona się klei. Ale zobaczcie, nie zostawia prawie w ogóle śladu. Właśnie to jest fenomen tej pomadki. I to mi też właśnie Marzenka sprzedała ten tip do niej, że ona ma się poczucie, że ona jest świeża, ale nie, w ogóle nie się nie transferuje na ręce. Poza tym, że to jest mikroplastik i mam strasznie duży problem mentalny do pomadek niestety i ograniczam jak mogę, ale no jest świetna. Bardzo droga, 60 zł w cenie regularnej, powyżej, więc szukajcie tego po prostu gdzieś w internecie za połowę pieniędzy, bo w cenie regularnej to uważam, że to jest za dużo. Tak jak Wam powiedziałam, ten rozświetlacz z Bell w kremie, ciekawy produkt. On jest złoty, ale on ma taki przyjemny, ja nie lubię złotych produktów, a ten jest taki przyjemny. Trzeba uważać na niego, bo on jak jest za duża ilość, to po prostu się robi, wysycha i ta skóra się jeszcze brzydsza robi pod okolicy oka. Ten róż nie polecam, szkoda kasy, lepiej kupić sobie pomadkę i pomadkę wymalować. Aha, tutaj mam jeszcze taki róż klasyczny z Bell. Zobaczcie, dookoła jest róż, a w środku jest taki jakby rozświetlacz, zobaczcie. Teraz sobie tym pomalujemy po prostu. No po prostu, przyjemny róż z rozświetlaczem. Nie wiem, czy ja coś jeszcze miałam na twarzy. Jeżeli o czymś zapomniałam, to przepraszam. Pierwszy raz od dawna w ogóle wyjątkowo wykorzystałam puder z Paese na takie elementy tutaj, bo już się zaczynałam po prostu świecić. Aha, wezmę sobie jeszcze bronzerem tym ciasteczkowym. Wykonturuję czoło, ponieważ słuchajcie, nie pamiętam kiedy już malowałam czoło przy posiadaniu grzywki. Jakby nigdy tego nie robię, więc teraz trochę go przyciemnię. Ten mi się o wiele bardziej podoba jak coś, nie wiem, dla mnie ma przyjemniejszą jakby kolor i też tak, nie wiem, konsystencja jest chyba fajniejsza. A, jeszcze najważniejsze, słuchajcie, palety Loraka. Uważam, że są świetne, chociaż uważam, że te, które miałam, te stare formuły są chyba jednak lepsze. Sorry, że takie obrzucone, bo one mają taką, wiecie, gumową opakowanie. Co jest z nich fajne, to to, że możecie sobie powyciągać te cienie i poprzekładać. Więc jeżeli ktoś jest makijażystą i szuka naprawdę dwóch dobrych palet z dosyć szerokim wyborem cieni, naprawdę ślubnych, to uważam, że to jest bardzo dobry wybór. Malutkie, zgrabne, możemy sobie przekładać tak jak chcemy te cienie. No naprawdę, polecam. Jeżeli są jeszcze do kupienia, to kupujcie, cena też jest naprawdę fajna. No i chyba to wszystko. Miło było mi Was u siebie znowu gościć. I jeszcze raz bardzo wielka prośba, zostawcie na dole swoje propozycje na mój kanał roślinny. I tyle. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że w ogóle pamiętacie o mnie. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za wszystko. Jak zwykle czysta przyjemność było się z Wami spotkać. Naprawdę najtrudniej to się zabrać, wiecie, najtrudniej się zabrać, najtrudniej to wszystko poukładać, włączyć światła, te karty, to jest tak wkurzające, bo wtedy się wszystko zawsze kończy. Ale tym razem się prawie udało, bo już mi miga bateria, że się zaraz kończy. Więc jeszcze raz Was bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam, napiszcie mi, o koniec, buziaki, na razie, pa pa, hej.